No i uwaga. Ruszyły! Na prowadzeniu Negi, ale wszystko galopuje bardzo, bardzo równo. Na czele w tej chwili Santa Hernanda, na drugiej pozycji Ambrosia. Santa Hernanda na czele, Ambrosia na drugiej pozycji, na trzeciej Northern Wind. Dalej tam jest Negia, ale nadal na czele Santa Hernanda z przewagą niewielką nad Ambrosią. Na trzeciej pozycji Mitrolak, na czwartej Northern Wind, następnie Negia i na ostatniej pozycji Viavai. Ale prowadzi niezmiennie Santa Hernanda, jest na czele, ucieka, ma przewagę, a tam te wszystkie konie w mocnym posylu usiłają ją dogonić. Nadal Santa Hernanda z przewagą, tu się nic nie zmienia, na drugiej pozycji jest Ambrosia. Na trzeciej Nitrolak i po tym odstęp Negia, Northwinder i Viavai i na prostą wyprowadza z dużą przewagą Santa Hernanda. I bardzo apetycznie galopuje, na 400 metrów przed celownikiem jest nadal pierwsza z przewagą, na drugiej pozycji Nitrolak. I za chwilę do celownika jeszcze zostało jakieś 200 metrów, ale ona 300, 250, ale ona świetnie galopuje, ma znaczną przewagę nad resztą koni Santa Hernanda. I jeszcze 100 metrów do celownika. I wyścig wygrywa z dużą przewagą, a tutaj w ostatniej pozycji rzuca się do walki o drugie miejsce Viavai, a na trzecie Nitrolak, następnie Negia, Northern Wind i Ambrosia.